Zakup rezonansu magnetycznego otwiera nowy rozdział w działalności Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Urządzenie zainstalowane zostanie w części piwnicznej lecznicy. Znajdujemy się w pomieszczeniach magazynów żywnościowych, które po raz pierwszy także są pokazywane, jak to wygląda. Natomiast to będą pomieszczenia, w których się znajdujemy, związane z rezonansem, ale będzie tu poczekalnia, będzie tu pokój przygotowań, oczywiście recepcja, ubikacja, czyli taki trakt komunikacyjny. Sam rezonans stanie tu, gdzie obecnie funkcjonuje szatnia. Zakres prac, jakie należy przeprowadzić, jest szeroki. Pomieszczenia należy przygotować według najwyższych standardów. Pomieszczenie, warunki dyktuje sam rezonans. Samo urządzenie bardzo wrażliwe, bardzo dokładne. No, kolejny etap to też nie domyka się tutaj, że wstawimy i będzie wszystko już zakończone, bo trzeba rezonans wpiąć w system. Marzeniem jest również to, żeby rezonans pracował w systemie zakładu radiologii z możliwością przesyłania zdjęć w kraj i w świat. Na to również potrzeba dużych pieniędzy. Zakup rezonansu był ogromnym wysiłkiem nie tylko dla samorządu powiatowego, ale także dla gmin powiatu ostrowieckiego, które złożyły się, aby zapewnić wymagany wkład własny. Teraz trzeba znaleźć pieniądze na przebudowę pomieszczeń. Przeprowadziłem rozmowy z przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego, panem Arkadiuszem Bąkiem, i mam zapewnienia, że Sejmik również nam dofinansuje ten rezonans. Na razie wstępnie są to zapewnienia, że około 200 tysięcy będzie to. Mówię, że są to zapewnienia wstępne, natomiast niestety nie uda się tego zrobić do 15, więc być może te pieniądze właśnie przejdą na ten budynek, który będziemy musieli dostosować. Przygotowanie pomieszczeń pod rezonans będzie kosztowne, nawet uwzględniając środki z Urzędu Wojewódzkiego. Koszt tego pomieszczenia może być kosztem mniejszym niż to wcześniej pan dyrektor sugerował, choć i tak mówimy o kwocie oscylującej około 1 000 000 zł. Problem w tym, że na zgromadzenie środków, jak i na przeprowadzenie remontu, czasu jest niewiele. Latem rezonans musi funkcjonować. Czasu jest bardzo mało, bo musimy uruchomić i w pełni sprawozdać, że na koniec czerwca będzie już urządzenie pracowało w systemie badawczym. Ostrowiecki rezonans ma być najnowocześniejszy w województwie. Dzięki niemu, jak przekonuje dyrektor Józef Grabowski, szpital zyska na prestiżu, lecz tak naprawdę zyskają mieszkańcy, którzy wiele ważnych badań przeprowadzą na miejscu. Zyskamy pełną diagnostykę obrazową. Urządzenie, które pozwoli na wykrycie wielu schorzeń dotychczas niemożliwych do zdiagnozowania przy pomocy aparatu rentgena bądź tomografu komputerowego. I będzie to dopełnienie diagnostyki obrazowej, w związku z czym nie będziemy już przesyłać pacjentów do innych ośrodków. Rezonans cieszy, choć z trudem udało się znaleźć dla niego miejsce w szpitalu. W 50. rocznicę istnienia lecznicy apetyt na zmiany jest większy. Myślę, że jest to taki pierwszy element, jaskółka na 50-lecie, na jubileusz 50-lecia szpitala. Moje marzenia były większe, bo myślałem, że rozpoczniemy projektowanie nowego pawilonu, ale być może, że przyjdzie i na to czas. Budowa nowego pawilonu może wynieść około 30 milionów złotych. Szansą mogą okazać się środki unijne.